Dzień dobry Państwu. Witam na wykładzie poświęconym adaptacji obiektów poprzemysłowych. Stara fabryka rzeczywiście niejedno ma imię. Możemy w nią wtłoczyć zarówno różne funkcje, jak i możemy to zrobić w bardzo różny estetycznie sposób. W mojej prezentacji chciałam właśnie Państwu pokazać kilka interesujących przykładów. Zapraszam. Część z Państwa z pewnością uważa, że historia jest bezwartościowa, a przynajmniej nudna. Ja też do pewnego okresu tak uważałam. I co? Teraz wydaje mi się, że to, co na styku starego i nowego, tradycyjnego lub innowacyjnego, prowadzi w architekturze do najbardziej interesujących zjawisk. Moja prezentacja opowie o procesie adaptacji fabryk, starych fabryk, zabytków techniki. Współcześnie niezwykle wiele zabytków przystosowuje się do tego, aby pełniły różnorodne funkcje. Zacznijmy jednak od początku, od pracy architekta i konserwatora. Początku, który jest jednocześnie końcem fabryki. Świat się zmienia, gdy produkcja ustaje, bądź zostaje przeniesiona w inne miejsce, opuszczone zostają budynki, często posiadające jeszcze wyposażenie, których wartość dla wielu definiuje jedynie to, za ile uzyska się z nich pieniędzy w skupie złomu. Po latach okazuje się, że bezpowrotnie utracono unikatowe maszyny. Wiele z tych obiektów zbyt późno objęto należytą ochroną. Poza fizycznym stanem zniszczenia, dodatkowo opuszczone przez gospodarzy zaniedbane miejsca zaczynają sprawiać liczne problemy, jako nielegalne wysypiska, skłoty, siedliska szczurów, miejsca libacji czy miejsca przestępstw. To nie pomaga w dostrzeżeniu wartości nawet niezwykle interesujących obiektów. Problemów jest niezwykle wiele. Wśród nich należy wskazać także skalę tych obiektów. Spójrzcie Państwo na pocztówkę prezentującą łódzki, blisko 30-hektarowy kompleks włókienniczy Izraela Poznańskiego. Jest to zarówno wyzwanie urbanistyczne, jak i architektoniczne. Bo czym wypełnić taką wydającą się ciągnąć w nieskończoność przestrzeń, która jest jedynie niewielkim wycinkiem całego gigantycznego wyzwania. Problemem może być sama funkcja zabytku, ta pierwotna. Łatwo sobie wyobrazić posiadacza nowego mieszkania opowiadającego swoim gościom, iż budynek, w którym mieszka, był papiernią albo browarem. Trudniej przekonać klientów do nabycia lokali w dawnej rzeźni czy przepompowni ścieków. Co więc zrobić? Należy ocenić, co ma wartość, a co nie jest warte zachowania. Proces waloryzacji zabytków nie jest prosty i należałoby mu poświęcić znacznie więcej czasu. Załóżmy więc, że poznaliśmy już nasz zabytek. Poznaliśmy różne archiwalne dokumenty, plany, zdjęcia, został zmierzony, a nawet wiemy, jaki miał kolor ścian. I co dalej? Ktoś musi mieć pieniądze i pomysł. Ciekawe, kto będzie inwestorem, czy to będzie miasto, czy osoba prywatna, jaką rolę będziecie odgrywali w tej inwestycji. Z pewnością musicie znać różne opcje, aby móc podejmować z inwestorami dyskusje i wskazywać im przykłady bardziej lub mniej udanych rewitalizacji. Teren poprzemysłowy może stać się miejscem rekreacji, terenem spacerowym, parkiem, miejscem zabaw. Zachowujemy wtedy część charakteru trwałej ruiny. Olbrzymie zbiorniki wodne, tak jak te pokazane na ilustracji, stanowiące kiedyś układy chłodnicze dla instalacji, mogą stać się w zimie lodowiskami. Dach dawnej hali
okazuje się być świetną podporą dla ogniw fotowoltaicznych, zasilające kolorowe światła, sprawiające, iż w nocy teren ten świeci niczym bajkowy Disneyland, ciesząc oko wielu mieszkańców i turystów. Najbardziej klasycznym przykładem wtłoczenia nowej funkcji w mury dawnej fabryki jest przekształcenie go w obiekt mieszkaniowy. Mieszkam w lofcie. To brzmi modnie, hipstersko. Od loftu niedaleko do obiektu zamieszkania zbiorowego. Zacznijmy od hostelu, tego klasycznego, w którym w pokoju mieszka wiele osób, czy kapsułowego, w którym miejscem do wynajęcia może okazać się dość niestandardowo przyczepa kempingowa. To pasuje do tej hipsterskiej stylistyki, o której wspominałam. W fabrykach zlokalizowano także niejeden bardzo luksusowy hotel. Dotyczy to zarówno tych hoteli wypełnionych antykami, jak i tych, w których można podziwiać sztukę współczesną. W katalogu fabryk przekształconych dla współczesnych potrzeb odnajdziemy także szkoły i wyższe uczelnie. Niejeden wydział Politechniki Łódzkiej jest dawno tkalnią czy magazynem. Nie należy zapominać o obiektach sportowych, siłowniach, studiach tańca, salach ze ściankami wspinaczkowymi i jump holami, skateparkami. Pomysłów jest wiele. W tym barwnym katalogu są także sale widowiskowe różnych wymiarów, teatry, a nawet kasyna. Ze względu na swoje rozmiary, obiekty poprzemysłowe bardzo często stają się biurami, oferując niezwykle zróżnicowane przestrzenie pracy. Pojemną przestrzenie funkcją okazuje się także handel. W niejednym obiekcie poprzemysłowym znajdziemy supermarket, halę targową, showroom, mediatekę. Jednak do mojej ulubionej grupy funkcji przywracającej życie zabytkom techniki należą obiekty ekspozycyjne, galerie i muzea. Szkoda, że zdrowy rozsądek nie pozwala na umieszczenie we wszystkich muzeów techniki. Kto by je odwiedzał? Załóżmy, że wiemy już, jaka funkcja ożywi nasz zabytek przemysłu. Ustaliliśmy to z inwestorem, przekonując go do naszych pomysłów. Na tym etapie lawinowo pojawiają się kolejne problemy. No dobrze. Żeby było pozytywnie, używajmy słowa wyzwanie. Jednych z tych wyzwań jest to, jak pokazać mieszkańcom i turystom, czym stało się to miejsce. Jak zachęcić ich do wejścia i pokazać nową funkcję? Czasem, choć to raczej bardzo rzadkie, nie trzeba będzie robić nic. Niektóre fabryki są ikonami same w sobie. Tak jak ta pokazana na zdjęciach, fabryka Vanelle w Rotterdamie. W części obiektów zmiana będzie niewielka. Na budynku, w oknach, jakieś niszy, umieścimy ciekawie zaprojektowane logo. Lub zasygnalizujemy wejście, na przykład jakąś odcinającą się estetycznie niewielką formą zadaszenia. Jeżeli w zabytkowej fabryce znajduje się instytucja kultury, często podejmuje się decyzję o wyprowadzeniu programu artystycznego w przestrzeń miasta. Eksponaty, instalacje czasem są subtelne, intrygujące, zagadkowe. W innych sytuacjach eksponaty wystawiane na widok publiczny celowo cechuje przeskalowanie, dziwaczność, nawet jarzyniowa krzykliwość. Obiekt techniczny nie zawsze umożliwia jednak takie kroki. Może być zasłonięty, może przylegać do niego ruchliwa ulica, chodnik jest wąziutki. Lub tematyka ekspozycji nie dotyczy sztuki współczesnej, a na przykład jakiegoś traumatycznego wydarzenia historycznego. Wszystko jedno, jak będziemy sygnalizowali nową funkcję. Kolejnym wyzwaniem okazuje się być sama struktura fabryki, w której być może nie ma wystarczającej ilości klatek schodowych. Te klatki schodowe są metalowe
i nie zapewną bezpieczeństwa ewakuacji ludzi. Wyzwań jest wiele. Być może jedyną drogą do zrealizowania tego jest rozbudowa. Pierwszą możliwą opcją jest dobudowanie obok naszego zabytkowego obiektu niezależnego budynku wspierającego funkcjonalnie zabytek. Tak jak pokazano to tutaj w Oberhausen, gdzie taki pawilon mieści kasę, niewielkie biuro, toalety i poczekalnie. Tak jak wspomniałam, w muzeach, jak i w innych obiektach budowlanych może przebywać jednocześnie wiele osób, także niepełnosprawnych. Dla ich wygody i bezpieczeństwa, chcąc spełnić wymagania prawa budowlanego, wiele obiektów posiada niejako dostawione piony komunikacyjne, mieszczące klatki schodowe i windy. Czasem forma dobudowy takiej windy prowadzącej, tak jak tutaj, na szczyt silosów, jest zaskakująca. Na szczycie tego obiektu znajduje się motylarnia. Nowe kubatury często wypełniają luki pomiędzy budynkami przemysłowymi, tak jak pokazano tutaj w Muzeum Makro w Rzymie czy w Łodzi w Fabryce Sztuki. Odważni architekci, a także ci wpływowi, do których z pewnością należy Rem Koolhaas, mogą sobie pozwolić na odważne pomysły okolenia całej fabryki nową tkanką architektoniczną. Bardzo często spotykanym sposobem powiększenia kubatury zabytku jest jego nadbudowa. W ten sposób zyskano nowe sale ekspozycyjne, przekształcone i na Tate Modern elektrociepłowni. Nadbudowa pozwala również na sprawne wprowadzenie do budynku wszelkich instalacji, a szczególnie klimatyzacji i wentylacji. Nadbudowy bywają zaskakujące. Widać je z daleka, tak jak w Dublinie, gdzie dawny magazyn na terenie browaru zaadaptowano na miejsce opowiadające historię tej lokalnej, choć znanej marki piwa. Rozbudowa, nadbudowa, nie wiem jak to nazwać. Z pewnością był to niezwykły wyczyn inżynierski. Spójrzcie Państwo na te dwa filary, nogi, które zawieszają nową kubaturę nad zabytkiem. Jest to koncepcja równie odważna, jak ta, którą chcieli zrealizować Herzog i de Meuron w Duisburgu. Według niej nad muzeum Küppersmühle miał powstać nowy, lewitujący blok, biały, widoczny z oddali. Niestety ze względu na nieuczciwość wykonawcy nie udało się i koncepcja została zmieniona. Bardzo rzadko architekci chcą transformować zabytki poprzez ich podkopywanie, przekształcanie podziemia. Jednak taka droga i ryzykowna opcja istnieje. Czasem zagłębienie nowej bryły pod ziemią wydaje się wręcz szaleństwem technologicznym, ekonomicznym, logistycznym, ale z pewnością muszą Państwo odwiedzić nowe Muzeum Śląskie w Katowicach, zajmujące teren dawnej kopalni, gdzie większość kubatury muzeum znajduje się pod ziemią. Czasem zmiany w zabytkowej strukturze polegają nie na dodawaniu i rozbudowie, tylko na odejmowaniu i wyburzeniach, a następnie transformowaniu tej pustej przestrzeni. Innym razem architekci swobodnie mieszają przedstawione wcześniej schematyczne modele transformacji, tak jak to miało miejsce w Wiedniu w czasie przekształcenia zbiorników gazu w obiekty mieszkalno-usługowe, czy w Muzeum w Makro w Rzymie, gdzie z jednej strony dobudowano w luce fragment zadaszenia, ale także wyburzono część dawnej rzeźni, umieszczając w niej taki czerwony blok.
Projektanci powinni wspomóc inwestora w osiągnięciu komercyjnego sukcesu, ale muszą także czuwać nad zachowaniem dziedzictwa miejsca, które przekształcają. Każdy z nich posiada odmienne upodobania estetyczne. Skrajne, różne fundusze w różny sposób potrafią negocjować z regionalnymi urzędnikami, konserwatorami zabytków. Nie zawsze obiekty potechniczne, które będziecie Państwo oglądać, będą Was zadowalać. Spotkacie przykłady będące antytezą tego, co Wy uznacie za harmonijne. Jako podsumowanie, przyjrzyjmy się najbardziej wyrazistym ze spotykanych estetyk adaptacji poprzemysłowych przestrzeni. Pierwszą, jednocześnie najbardziej pierwotną estetyką powtórnego ożywienia starej fabryki jest wykorzystanie jej estetyki rozpadu. To pasuje jako oprawa do miejsca opowiadającego o jakimś traumatycznym przeżyciu lub dodaje przestrzeni emocji, sprawia, iż widz odnosi wrażenie przeniesienia się do przyszłości. Pomagać w tym może nawet zapach dawnych farb i smarów. Zrujnowane ściany, łuszcząca się farba, rdzewiejące blachy, plątanina rur, rytm zakurzonych śrub i nitów, taśmociągi, wydają się ekscentrycznym, ale kusząco intrygującym tłem dla sztuki współczesnej. Przyciągają wzrok. Najczęściej jest to jednak pewien etap przejściowy, rozpoczynający dalszy proces adaptacji. Potem wystarczy takie wnętrze oświetlić, uzupełnić ubytki w posadzce, a na maszynach, dodatkowych postumentach i zawiesiach rozmieścić eksponaty. Surowa estetyka maszyny zestawia się nie tylko ze sztuką nowoczesną. Czasem technika sprzed lat zaskakująco dobrze współgra nawet z pięknem antycznej rzeźby. Można obrać odmienną taktykę, szczególnie gdy zachowane maszyny wypełniają niemal całą przestrzeń lub nie są oryginalne, albo nie są jedyne w swoim rodzaju. Wtedy we wnętrzu zachować można ostańce, fragmenty, na przykład torowiska, kocioł, kosz zasypowy. W niektórych obiektach poprzemysłowych nie zachowano niemal żadnych śladów przeszłości, a przynajmniej jest ich mało. Z różnych powodów. W kalni wysokiej, pokazanego na początku kompleksu Izraela Poznańskiego w Łodzi, oryginalnymi elementami są jedynie ceglane ściany i stropy, bo nawet żeliwne słupy zdecydowano się zakryć betonowymi otulinami, tak aby spełniały współczesne normy bezpieczeństwa pożarowego. W ten sposób, moim zdaniem, zabytkowe niegdyś wnętrze zostało estetycznie zneutralizowane. Białe ściany, szara posadzka i modułowy, ciemny, ażurowy sufit podwieszony z pewnością ułatwiają organizację wystawy, ale nie świadczą o przeszłości. Bardzo często współczesne muzea starają się stworzyć ekspozycje wzbudzające emocje, interaktywne. Nie inaczej dzieje się w rewitalizowanych fabrykach. Aby uzyskać taki efekt, muzeum staje się niejako teatrem, w którym zabytek wykorzystuje się w celu zbudowania dramatycznej scenografii, pełnej napięcia, ruchu, kontrastów. Dobrym przykładem tej teatralizacji w Polsce jest Muzeum Powstania Warszawskiego zorganizowane w elektrowni tramwajowej. Innym przykładem takiej aranżacji jest ponownie Cersie Zollverein. W tym olbrzymim kompleksie każdy odnajdzie coś, co go zachwyci, zastanowi. Są tam elementy, które zapadają w pamięć. Tak jak ta,
gorąca, lejąca się jak rozgrzany metal klatka schodowa, nawiązująca tematycznie, plastycznie do tego, co działo się tu w przeszłości. To reinterpretacja, współczesna reinterpretacja dawnego dziedzictwa. To, co mówiłam, jest wyłącznie niewielkim wycinkiem rozległego, ale jakże wciągającego zagadnienia. Adaptacja zabytków to wyzwanie, zabawa dla tych, którzy są cierpliwi i lubią kombinować. Dla tych, którzy potrafią z pasją stawiać czoła przeciwnościom, poszukując nowych i niestandardowych rozwiązań. Zapomniałam Państwu powiedzieć o rzeczy chyba najważniejszej, o ludziach. Zarówno o tych, którzy idąc pod prąd bronią niedocenianych przez innych aspektów naszej przeszłości, jak i o tych, którzy później dzięki nim mogą odkrywać, bawić się i wzruszać. Jestem ciekawa, czy taki aspekt pracy architekta Państwa fascynuje. To jest fajne? Czy za 10-20 lat dalej będzie modne, wciągające? A może wymyślicie Państwo inne, lepsze sposoby na zachowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa architektury poprzemysłowej? Może wykorzystacie do tego celu wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość? Jak Państwo widzą, temat adaptacji, ożywiania starych fabryk jest bardzo rozległy. A ta krótka prezentacja dotyka tylko części zagadnień, wyzwań, jakie taka tkanka stawia przed architektem i konserwatorem. Mam nadzieję, że zainteresowałam Państwa, a przynajmniej część z Was, do tego, żeby zająć się właśnie opieką nad zabytkami. Zapraszam bardzo na Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, gdyż tutaj troszczymy się o to, aby zdobyli Państwo wiedzę umożliwiającą takie działania. Do zobaczenia. Powodzenia.